Witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam zająć troszeczkę czasu, a przede wszystkim Was muszę przywitać tradycyjnym trunkiem jak zwykle. To uzupełniam go cały czas, jak tylko braki jakiekolwiek się pokażą. Zdrowie Wasze. Ok. No, mam do zakomunikowania bardzo niedobrą rzecz. Mianowicie mój as dziadek owdowiał, tylko wstąpił w związek małżeński i owdowiał. No więc poszukuję dla niego żony, dobrej żony, żeby wyszły z nich dobre gołębie. To jest ten, chyba go poznajecie. Sprawa tak wygląda, że 3 dni temu gołębie poszły do oblotu i już 3 gołębi nie ma. No, 2 roczniaki to tam nie jest problem. No, ale 6-letnia samica, jego żona, też została w szponach jastrzębia. No i niestety biedak został sam. To źle wróży na przyszły sezon, czyli na ten sezon. I myślę, że trzeba mu coś zorganizować, ale wszystko jest poukładane i dziewczyny dla niego ja tutaj na razie nie mam. No i jest wielki problem. Wygląda na to, że w tym roku będzie po raz pierwszy w życiu goniony z suchego wdowieństwa, by jakąś tam samicę muszę mu zrobić, choćby nie wiem co. No ale jeszcze pomijając to wszystko, chciałem Wam zwrócić to, co wcześniej cały czas żeśmy omawiali. Mianowicie, że forma raz rośnie, raz spada. Zobaczcie, tutaj już nie ma żadnych tutaj ciemnych, tych tłustych takich plam. Nie ma na pewno. A to dlatego, że on gonił za samicą. Tak jak mówiłem, to się po prostu ta plamka traci. Teraz on po prostu jest w dołku trochę fizycznym. Jego forma na pewno trochę spadła, chociaż tutaj nie widać. Jest normalnie okrąglutki, pełniutki. Nie, wszystko tutaj jest ok. No także miejmy nadzieję, że takie jednostki jak ten, to mu nic może nie będzie. No ale jego forma by rosła oczywiście. Rosłaby go oczywiście jak najbardziej, gdyby siedział spokojnie na gnieździe, a tak biega i szuka samicy. Samicy nie ma. No jest to problem. No zobaczymy, co będzie dalej. No jest to dla mnie również jakieś doświadczenie, bo nierzadko się tak spotyka. No ale co zrobić? Takie mamy czasy, niedaleko nas. Otwarto w jakiejś tam organizacji inkubatornie jastrzębi i na dużą skalę się to rozpuszcza w okolicy, żeby zasiedlić odpowiednią ilością tych jastrzębi, a ta inkubatornia już pracuje wiele lat, także można sobie wyobrazić, co się tutaj dzieje. Także niedługo miasto się nazywa Jastrzębie, to może pod tym względem ten program jest zrobiony, żeby tych jastrzębi było tutaj dużo. Ale te jastrzębie muszą z czegoś żyć. No żyją z naszych gołębi. Także ciężka sprawa. Zresztą nie tylko u nas, ale w wielu innych miejscach to jest tak samo. Koledzy, no wracając jeszcze do historii gołębi szeleń, gdzie jest
nadrzędnym tematem, bynajmniej jeszcze przez parę takich wywiadów, to chciałbym po prostu trochę z historii dołożyć, a mianowicie w mojej historii gołębiarskiej były dwa do tej pory dobre gołębie, które przekazują i które są gołębiami do dnia dzisiejszymi podstawowymi. To jest gołąb, był nabyty w 1985 roku od takiego hodowcy z Rybnika, nazywał się Paciorek Stanisław. On był 10-krotnym mistrzem Rybnika, miał linię doskonałą na dalekie dystanse. Ja 2 lata czekałem na to, żeby dostać jakiegokolwiek gołębia, ale z chwilą, kiedy tego gołębia dostałem w 1985 roku, to osiągałem później potomkami tego gołębia super wyniki na dalekim dystansie. Także mogę się pochwalić naprawdę wieloma znakomitymi rezultatami. Niestety, no, jak się pojawiły rezultaty, no to pojawili się kupcy. Także kupcy zaczęli tutaj odgrywać znaczącą rolę. Ja jeszcze będąc nie w pełni świadomy tego, co robię, te gołębie najlepsze wyprzedałem. No, z nadzieją, że ja sobie odbuduję to wszystko. I się okazało, że byłem w wielkim błędzie. Więc jeżeli się z asów ciągnie, no to jest prawdopodobieństwo uciągnięcia asa. No a jeżeli się ciągnie z jego braci, wnuków czy prawnuków, z nadzieją, że się to wszystko otworzy, to jest się w błędzie, bo to nie tak funkcjonuje, się okazuje. I nie mogłem wiele lat dojść z powrotem do podobnych rezultatów. Oczywiście te gołębie jeszcze funkcjonują z tej linii, bo ta krew jest świetna. Oczywiście odgrywa jeszcze bardzo podstawową rolę. Niemniej jednak ja po tych wyprzedażach zacząłem się zastanawiać, w jakim kierunku iść. Sprint to nie dla mnie, nie był i nigdy nie będzie, bo jedni są specjaliści od krótkiego dystansu, a ja jakoś nie przykładam do tego większej wagi. Mnie się wydaje, że jakiś wynik z 200-100 km to nie dla mnie. Ja wolę, żeby te gołębie wykazały swoją klasę, a mogli ją wykazywać tylko na 500-kach i dłuższych lotach. Dla mnie to jest jakieś kryterium wartości. Jeszcze chciałem dopomnieć, że w tych dawniejszych czasach nabyłem gołębie z linii Krusenbauma, które zostały przywiezione w latach 60. na Śląsk. I od takiego hodowcy tutaj z okolic Rybnika, nazywał się Porwą, i również od takiego hodowcy z Rybnika Niedobczyc, Henryka Kuczery. I to były nieprawdopodobne gołębie pod względem walorów oka, zdobywania czołowych konkursów. Ja te dwie linie połączyłem i to była podwalina mojej hodowli, ale nie tylko mojej, się okazało, bo kto dostał jakieś z tych gołębi, a gołębi tych miałem mało, to tam wszystko było jakościowe, to do dzisiejszego tam jeszcze mam kontakty, że to funkcjonuje. Ale po tych wyprzedażach zacząłem szukać gołębi na zachodzie. Chciałbym wam tutaj przytoczyć trochę takich rodowodów, które po prostu były totalną klapą, i naprawdę podziwiam tych wszystkich, którzy po prostu, którym się udaje
zakupić dobre gołębie. No, no nie wiem, od czego to zależy. Czy później ta konkurencja jest słabsza jakaś. No niemniej u mnie tutaj na Śląsku w Jastrzębiu-Zdroju no, wyglądało to w ten sposób, że za sprawą moich partnerów zostały nabywane gołębie na aukcji PIP-a drogą lotniczą, były z Brukseli przesyłane do Pyrzyc, tutaj do Katowic. Ja odbierałem te gołębie z tych aukcji, one u mnie przebywały jakiś czas. Miałem przyzwolenie, żeby sobie z tych gołębi uciągnąć. Te gołębie były topowe, zaraz wam to udowodnię. I ja myślałem, że no, złapałem Pana Boga za nogi, bo rodowody to super wypasione, że tak powiem, po samych super gołębiach, natomiast prawda potem skorygowała to wszystko. Tutaj jeszcze mam odprawy celne, jeżeli by było widać, Bruksela, Katowice. To jest 08 roku, odprawa celna, to wszystko z PIP-a, tu 07 rok, no i tutaj tak dalej, tam 07, 08, 09 i zaczęły się po prostu poszukiwania materiału, więc przyszły do mnie gołębie niesamowite, można powiedzieć. Bo na przykład tutaj przede wszystkim na topie były gołębie, nie były gołębie, było nazwisko Brokampa. Osiągał on nieprawdopodobne wyniki na dalekim dystansie i to przez wiele lat. No więc te gołębie zostały nacelowane do w celu polepszenia niby jakości tego. Więc były kupione takie gołębie jak Son Mistrala, Syn Mistrala. To był drugi międzynarodowy Asfogel w 2006 roku. Olimpijczyk w kategorii E w Ostendzie w 2007 roku. To był ojciec. Tutaj jest ojciec. Potem ze strony matki to był Karteus, no a tu tam córka George. No więc taki gołąb był. Następnie znowuż tu bezpośrednio był gołąb, po tym Karteusie George. Prawda, zwycięzcy Marsylię jako roczny w 03 roku między innymi. No tu takich wyników tam trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wszystko na narodowym wyniku, prawda. Natomiast samica to była wnuczka Eurodiamenta, mistrza olimpijskiego z Blackpool. Eurodiamenta. On sprzedany był za 170 tysięcy euro. Ta samica tutaj była u mnie, z której ja uciągnąłem między innymi też gołębie. Następnie od Brokampa był gołębie, z racji tej, że oni lotowali również ze wschodu, czyli z Budapesztu do Niemiec. Były tam gołębie nazywane niebieski Budapeszt, zwycięzca z Budapesztu, prawda, samica. No więc córki były kupowane i bezpośrednie dzieci tych gołębi, prawda. No, drugi tutaj był z tej samej pary, to były dwa wzięte. Następnie tu z tej pary był jeszcze jeden wzięty. Tak, tu ten gołąb był więcej, to był
syn tego zwycięzcy z Budapesztu. Tak to wyglądało. Więc dalej ja sobie tu pozwoliłem. Znowuś był córk, to był samiec. Samiec. Też z tych Budapesztów. No, gołębie te w większości to były Karteusy od George'a Karteusa, który tam Brokamp nabywał. No, wyniki nieprawdopodobne. No, to tutaj pierwszy regionalny w 1998, drugi narodowy z 1998, pierwszy regionalny Marsylia 99, piąty międzynarodowy Price, potem drugi narodowy Polten z 10 tysięcy gołębi, bo 1999 gołębi były. Czwarty narodowy Nixdorf, potem czwarty narodowy Wiedeń, piąty narodowy Budapeszt i tak dalej, idzie dalej, prawda? No więc po takich gołębiach ja sobie tutaj nabywałem to. I było to ciągnięte, że pożal się Boże, gołębi w pieruny, tylko wyników nie było, prawda? Tu dalej z tego wschodniego kierunku gołąb był, prawda, wyglądał znowuś, to jest znowuś brat, Budapeszt 1. Tak, taki gołąb przyszedł. Potem od tego Brokampa pierwszy narodowy Perpignan, taki miał słynnego gołębia 601 02 roku. Był pierwszy narodowy Perpignan, drugi międzynarodowy Perpignan i tak dalej. Matka znowuś wychodziła z tego George'a Karteusa, bardzo mocno on inwestował w tego George'a. No to tutaj był przepiękny gołąb po pięknym oku, tylko żeby nim nie lotować. Także tu takich różnych było. Dalej ten Brokamp już tak psychologicznie zaczął oddziaływać na mnie, że po prostu poszły następne, już nawet to był syn międzynarodowego SPAU 06 roku. Jak ten Brokamp takie wyniki zdobywał, a chcę nawiązać to dlatego, że po prostu te gołębie po prostu nie leciały w ogóle. Potem był tutaj syn również Mistrala. Pierwszy międzynarodowy Mistral, no gołąb 859. Są dokumenty, które każdy może sprawdzić, bo to podobno gdzieś to idzie to dostać, sprawdzić, prawda? Więc były zakupy robione na pipa, bo była wyprzedaż Brokampa. I on tak sobie, siostra Mistrala była kupiona między innymi bezpośrednio tego zwycięzcy międzynarodowego. I tak żeśmy brnęli w to gówno, bez końca, aż doszło do tego, że przyszedł czas na opamiętanie. No, tutaj jeszcze były Ardeny kupione też od Japa Van Alpena. Tak jak Bujk sprzedaje tylko oczy, tak samo on sprzedaje tylko oczy. Prawda, nie gołębie, tylko to oczy sprzedają, prawda, że był ciemny i ten bzdura totalna przez 20 pokoleń nieselekcjonowane i to Arden. No ale jak się sprzedaje, to trzeba, to są kupcy do tego. No, był kupiony też, córka bezpośrednio była kupiona od Dicka, od Dirka, Van Dick Dirk, to te słynne gołębie i był po kanibalu. Ten kanibal miał końcówkę 6005 03 roku,
Nie, pardon, to był syn. Czyli to wnuczka przyszła po kanibalu. Z tego. No więc ja myślałem, że ten gołąb będzie jakiś piękny, ale panowie, ten gołąb przyszedł. Nie wiem, czy to jakieś oszustwo, czy co, ale w każdym razie ta samica była przywieziona, to jest 07 roku, i ona była taka zawszawiona, takie miała słabe pióro, jakby trzymana gdzieś w króliczoku, no nie, nie, i to takiego hodowcy. Zresztą ja uciągłem z tego, to nic z tego nie wyszło, bo to te jajka były słabe, widać. I po tym jak poszło ten do właściciela, 9 tysięcy euro zapłacili za to. Nic nie uciągli, to katastrofa totalna. No a tutaj od Brokampa tutaj zaś po tym olimpijczyku, Eurodiamencie, no i zaś te Budapeszty, no Perpignan, 01 Narodowy Perpignan, 06 roku, taki numer był, też samiec, z siostrą Mistrala, no mogę tak, nie, Mistral, to już w ogóle katastrofa. No i teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tych gołębi naciągłem co niemiara i zacząłem nimi lotować. A był jeszcze od Debuskapa taki syn drugiego międzynarodowego lotu Barcelona, taki ciemny gołąb, również nic się nie sprawdziło, kompletnie nic. Dopiero się sprawdził pierwszy gołąb w tamtych latach, z tych wszystkich to się sprawdził. Ja mógłbym jeszcze tutaj wielu innych hodowców przedstawić, do których tu się znalazły te gołębie i z tego też nic nie wyszło. Ja przypuszczam, że widocznie jestem słabym hodowcą, skoro ja sobie nie umiałem poradzić z tymi gołębiami. Ale analizowałem te Brokampa gołębie później jeszcze przez wiele lat, przez internet, czy gdziekolwiek na aukcjach, żeby ktoś się chwalił, że te gołębie Brokampa leciały, bo jak są dobre, to powinni sprzedawać. No znikły całkowicie. Czyli nikt nic nie pociągnął. Jak to Brokamp robił, nie wiem. On jako doktor widocznie miał sposób na to. Natomiast my wszyscy jesteśmy nabici w butelki. On zarobił 1 200 000 euro, sprzedał cały gołębnik, teraz sprzedaje produkty i nabija ludzi dalej w butelkę. A gołąb, który taki dobry przyszedł, to przyszedł, przyszedł mi tutaj od Głazika Andrzeja, który z racji tam naszej takiej współpracy tam i kontaktów, on przysłał mi w podarunku gołębia samca, który mi po jakimś czasie uciekł, się okazuje. Ale to był samiec drapowych, drapa. I był synem, wnukiem Champa z jednej strony, z drugiej strony był z gołębi Kopmana i po stronie matki też był ten Champ, wnuk. Po prostu to był inbred. I te gołębie to są nieoryginalne, bo Andrzej Głazik tam nie robi tych dokumentów, rodowodów, ale przyszło mi po prostu dziadków, nie? No to się sprawdziło, bo ten Champ to był z króla i królowej. No to był to znakomity gołąb. Także niestety on mi uciekł i ta linia w jakimś sensie została, no ją mam. I one są świetne gołębie, nie mogę nic powiedzieć, absolutnie super. Także lecą na wszystkich dystansach. Ale drugim gołębiem dopiero był gołąb w 09 roku właśnie z tych Szerensów od Bogdana Glęca. I tu się sytuacja diametralnie zmieniła. Zaraz posypały się gołębie jeden po drugim, które się pokazywały, lecieć na wszystkich dystansach. W czołowe konkursy. Ja zacząłem po prostu się z powrotem podnosić. A nawiązując do tych gołębi wszystkich, które tam nabyte były, na tym pipa, wyniki spadały moje diametralnie, rok w rok po prostu coraz gorzej było, lata już później
09, 10, 11, 12, 13, to były same porażki. No i w końcu pokazały się te głębie, były dwuletnie, trzyletnie. Te brokampy, był lot z maratonu, mieliśmy tam, prawda, posłałem na przykład 10 gołębi, przy czym dwa swoje, moje, starej linii i 8 brokampów i zdobyłem dwa konkursy. Te konkursy to były te moje. 8 nie ma. W pierwszym dniu nie ma nic, w drugim dniu nie było nic. We wtorek przyszła jakaś samica jedna. No ale myślałem sobie, że zrobiłem jakiś błąd, nie? Bo to mogło tak być. Następne maratony, które były, potwierdziły, że te gołębie przelatywały na drugi dzień, ale były wolniejsze od moich. No więc po co mi takie gołębie? Wziąłem siekierę i wyrąbałem chyba z 50 gołębi, zaczynałem hodowlę od nowa praktycznie. Natomiast wielu było zainteresowanych, chcieli koniecznie, żeby z tych gołębi dodać jakieś młotki. Ja mówię, nie dam wam ci, nie dlatego, że nie chcę dać, tylko dlatego, że po prostu one są gorsze od moich starych gołębi. A jeżeli są gorsze, to ja ci nie będę zatruwał, bo będziesz tam nie tylko później miał pretensje i tak dalej. Nie dawałem. Wziąłem tą całą wolierę i tam za 30 było tych jeszcze po tych oryginałach, które były w rozpłodzie już kilkuletnie. Po prostu wypuściłem je, a z racji tego, że one nie latały nigdy, to się to wszystko potraciło, bo taki gołąb, jak się z woliery go wypuści, to on jest na tyle głupi, że on nie oblata się tam. Nic się nie oblatało, wszystkie się straciły. No i zacząłem odpoczywać, psychicznie zacząłem odpoczywać, bo pozbyłem się balastu niesamowitego i z chwilą, kiedy zaczęły się poprawiać rezultaty z tymi gołębiami Challenge, to poszedłem w tą linię i już w roku 15 znowu byłem jednym z najlepszych hodowców w oddziele i bardzo dobrze w okręgu. Także zaczęły się rezultaty po prostu poprawiać i wszystko było ok. No więc przestrzegam po prostu wszystkich przed takimi zakupami. Możliwe, że takie gołębie by zdały egzamin gdzieś tam w słabych oddziałach. Prawdopodobnie by to może jakoś tam działało. Natomiast absolutnie w naszych tutaj warunkach typowo śląskich te gołębie się w ogóle nie sprawdziły. W ogóle nie sprawdziły. I tak jak wcześniej mówiłem, za mojego życia 39 rok lotuję od 84 roku, to udało mi się nabyć dwa właśnie takie. No i ten Kopman, ten drapat, to też bardzo dobry był. No niestety ta linia nie poszła, bo ten gołąb mi uciekł, po prostu uciekł mi. Zaniedbałem tam coś i wypuściłem samicę i razem z nimi on wyskoczył. No tak się zdarza też. No przegapiłem po prostu, zapomniałem o tym, że ja go po prostu przeniosłem na jakiś czas, żeby sobie odpoczął od samicy. No i tak to się stało. No. Także koledzy, to chciałem wam przede wszystkim przekazać i przestrzec na przyszłość, że szczególnie tych młodych hodowców, bo gra gołębiami to jest wielka sztuka i odpowiedzi na te pytania zasadnicze trudno znaleźć i nikt mi rady nie dał, która by była radą wiążącą i taką radą rozwiązującą problemów. Nie, takiego czegoś ja nie spotkałem nikogo. Same te zapewnienia lub znachorstwa tam po oku, po tym, po tamtym, to wszystko są, to nie funkcjonuje to absolutnie. Nigdy nie wiemy, który z tych gołębi naprawdę będzie super. No, tym bardziej przestrzegam, tak jak samo jak przed Brokamp, tutaj zakupy, prawda, hurtem. No dobrze, no kupić tam można 10-20 tych gołębi,
ale one nie są selekcjonowane, prawda, te gołębie. No, 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 ktoś sprzedaje, bo ma te brokampy, bo drugi Ardeny ma, no ale jak nie selekcjonuje 10-15 lat, tylko sprzedaje i nic więcej, to jest po prostu wielka loteria. To jest chłam niesamowity, nie przekazuje się genów w 100%, że każde geny to będą dawały tylko dobre, z dobrych będą dobre. No wychodzą różne, tak samo jak w genetyce ludzkiej. Z rodziny profesorów jeden wychodzi bardzo dobry, bardzo dobre dziecko i tak dalej, a drugi wychodzi bandyta. No. Więc tak to jest i tak samo jest w gołębiach. Dlatego tym bardziej sobie cenię właśnie tą linię Szelens i tą pracę, którą Szelens zrobił, że te gołębie przekazują swoje wartości w znakomity sposób. No i chwała, że takie związałem się po prostu z tą linią, bo ułatwiło mi to w ogóle całą pracę. Teraz do tych Szelensów cały czas pracuję znowuś nad tym, żeby dobrać jakąś linię do tego. No, więc z racji też, że się tam lobuję w tych lotach dłuższych, zaciągnąłem z różnych źródeł. Z różnych źródeł gołębie od Bulensy. Bulensy, no piękne to gołębie są. No, ja z nimi zbyt mało pracuję, żeby wydać werdykt, wiążący werdykt. Dlatego na razie trwa praca. Będziemy selekcjonować, będziemy lotować. No i w mojej ocenie no, rokują dobrze. No ale to koszt dopiero da odpowiedź, czy moja ocena była jakaś uzasadniona, czy nie. No bo gołębie się generalnie podobają. No, Kopman, jak te gołębie wziął, zrobił, prawda, dużą reklamę tym gołębiom, ich ceny gwałtownie wzrosły. No ja te gołębie nabyłem jeszcze przed tym Kopmanem, kiedy on je zareklamował, więc one były w dobrych cenach. Natomiast później to już poszły tylko pieniądze w ruch. Jak się później okazało, tam sam Kopman te gołębie wyprzedał również, no bo on ma swoją politykę, on cały czas śledzi rynek, kupuje tam, gdzie są zwycięzcy, robi z nich renomę, szum, zarabia pieniądze i szuka nowych, sprzedaje. No tam zostało mu jeszcze z tej linii Limages gołąb, którego tam trzymie w rozpłodzie, ale większość po prostu wziął, rozprzedał i on ich nie ma. Więc teraz nie wiem, czy on sprzedał dlatego, że one mu się przestały podobać, czy dlatego, że wyniki zaczęły spadać. No więc nie wiem. Więc tutaj z dużą rezerwą podchodzę, chociaż no, liczę na to, że te gołębie się sprawdzą. No, jeżeli ktoś by umiał w tym temacie tam się odnieść w komentarzach lub swoje doświadczenia przekazać, jeżeli ktoś ma te gołębie i lotuje nimi bardzo dobrze, to żeby się podzielił informacjami, bardzo byłbym wdzięczny. To koledzy, na dzisiaj mamy tyle do przekazania. Dziękuję Wam za uwagę. Tradycyjnie tutaj bym tego pije za wasze zdrówko. Oby Wam tu młode teraz się dobrze lęgły. Oby wszystko przebiegało normalnie w przygotowaniach, bo za miesiąc czasu już będziemy musieli pierwsze loty odbywać treningowe. Także jesteśmy na ostatniej prostej i dbajcie o swoje gołębie. Dużo pracy wykonać trzeba z tymi gołębiami. No niestety bez pracy wyników nie będzie w ogóle. To jest na 100%. Także wszystkiego, Wasze zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę.